Pakiet dla południa to zbiór inwestycji komunikacyjnych dla osiedli Krzyki Partenice, Ołtaszyn, Jagodno i Wojszyce, które mają raz na zawsze rozprawić się z korkami w tej części Wrocławia. Opracowano go wspólnie z ekspertami, którzy pomagali w tym także w Krakowie i Warszawie. Pakiet zawiera propozycje dla 10 szczególnie zapalnych miejsc w południowej części miasta. W pierwszej kolejności obejmie ulicę Zwycięską, Grota Roweckiego, Buforową i wiele innych wraz z obszarami sąsiednimi. Oprócz trasy autobusowo-tramwajowej na Jagodno, urzędnicy miejscy rozpoczynają projektowanie takiej trasy również na odcinku od krańcówki na Gaju do szpitala przy Borowskiej. Kluczowy dla odkorkowania południa będzie też ostatni fragment wschodniej obwodnicy Wrocławia. Przed ostatecznymi decyzjami pomysły urzędników zostaną przedyskutowane z mieszkańcami tych osiedli. Pierwsze konsultacje zaplanowano w maju. 14 tysięcy wymienionych kopciuchów. Miasto podsumowuje akcję Zmień Piec i zapowiada wydłużenie wsparcia, a także nowe dopłaty do systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii. W tym roku miasto planuje zlikwidować 2200 starych pieców w 291 mieszkaniach. Od 2019 roku na ten cel przeznaczono 303 miliony złotych. I na tym nie koniec. Urząd przedłuża programy wsparcia do 2028 roku. To oferta dla najemców lokali komunalnych i właścicieli prywatnych mieszkań i domów. Łączny koszt tych programów szacowany jest na ponad 100 milionów złotych. A do tego pilotażowy program dofinansowania OZE, w którym można otrzymać 7,5 tysiąca złotych dla mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wiatrowych, 12,5 dla instalacji łączących energię ze słońca i wiatru, a także 8 tysięcy złotych dla magazynu energii. Na placu Nowy Targ sadzą już ostatnią partię drzew, dokładnie 172 drzew. To tylko część z ponad 60 tysięcy roślin, które pojawią się na placu i sprawią, że z szarego i betonowego w końcu zrobi się zielony, a w czasie upałów przestanie być rozgrzany jak piec. Misja jest skomplikowana ze względu na strukturę placu, na szczęście nie niemożliwa dzięki technologii stosowanej przy tworzeniu zielonych dachów. Rewolucja na Nowym Targu to nie tylko wprowadzenie roślin. Inwestycja uwzględnia też m.in. oświetlenie, budowę systemu automatycznego nawodnienia, remont istniejących i dodanie nowych elementów małej architektury. Najpopularniejszy wyścig kolarski w Polsce wystartuje z Wrocławia. 81. Tour de Pologne rozpocznie się 12 sierpnia pod wrocławską Halą Stulecia, skąd kolarze przejadą kilka kilometrów przez miasto. Pierwszy z 7 etapów prowadzi zawodników ze stolicy Dolnego Śląska do Karpacza. W naszym województwie zaplanowane są 4 etapy. Oprócz gór dolnośląskich kolarze przejadą Tatry, a na metę wpadną w stolicy Małopolski. I na koniec zostajemy w temacie dwóch kółek, tylko tych nieco szybszych i stanowczo głośniejszych. Już w sobotę w Hali Stulecia ruszają największe targi motocyklowe na Dolnym Śląsku. Każdy znajdzie na nich coś dla siebie. Pokaz stunt i freestyle motocross, akrobacje powietrzne, strefa zabaw dla dzieci i ogrom nowinek motoryzacyjnych. Zainteresowani będą mogli przetestować dostępne maszyny, a także poznać ofertę rekomendowanych szkół jazdy. Z ryczącym silnikiem czy bez polecamy spędzić weekend aktywnie na dwóch kółkach, a po kolejne podsumowanie zapraszamy tradycyjnie za tydzień. Do zobaczenia.